Siema w kolejnym odcinku. Dzisiaj z rodzicami ruszam na wycieczkę na Blue Safari. Ma to być jedna z najlepszych wycieczek, które tutaj są organizowane. Jedziemy z czarnym Polakiem, poznacie go później. I żeby zaraz też nie mówił, że to jest jakieś, wiecie, rasistowskie albo coś. Nie, on tak na siebie mówi. Zresztą sam wam się tak na pewno przedstawi. No i co, zapowiada się świetny dzień. Przy nim mogę doczekać, bo nudzi mi się w hotelu, także cieszę się, że wreszcie gdzieś jedziemy. Zapraszam na odcinek. Słuchamy Boba Marleya i uczy mnie Swahili, różnych słów. No to jest pole i tak dalej, no. Wiadomo, że niewiele zapamiętam, ale tak jest śmiesznie. No i Bob Marley, jest dobrze. Dobrze się zaczyna ten dzień. Hakuna Matata. O, to mnie Hakuna Matata? Hakuna Matata, więc no problem. No problem. Oh. Yeah. Tutaj jest wszystko Hakuna Matata. Wszystko jest no problem. Czemu jest monkey coming down, yeah. Taking something, there you go on the road. Small bow. Szkoła jest akurat teraz. Dzieciaki się uczą. Sklepik. Opowiadał, że tutaj w tej wsi, w której jesteśmy, na czym się tu nie zatrzymujemy, jedziemy tutaj tylko do portu. Patrzcie, jak dobrze pobudowane. Ludzie tu żyją właśnie z plantacji bananów, że tutaj właśnie są banany wszędzie. Tutaj głównie się tym zajmują. Dobra, dojechaliśmy już na miejsce. Jest już Abu, czyli czarny Polak. Jakieś przedstawienie. No to chodźcie. Okej, okay, możemy zrobić zdjęcie, ale mamy łazienkę tam prosto i prawo stronę. No, jeśli chcecie dać za darmo, nie ma problemu, zapraszamy. No tak. Co? Mama, widziałaś tą łazienkę? Panie rodzice. Tutaj są łódki, które mi zaraz będą odpływać na pierwszą wysepkę. Nie wiem, którą. Na początku jeszcze tego filmiku chciałem wam powiedzieć, na jaki pomysł wpadłem. W sumie ktoś mi też to podpowiedział i to jest bardzo fajny pomysł. Chciałbym stworzyć społeczność, która będzie mnie wspierała. Nie chodzi mi o pieniądze, bo nie potrzebuję, jak sami wiecie, z Patronite praktycznie nie korzystam, także to będzie coś innego. Chcę stworzyć społeczność, jakieś zebrać 10 tysięcy osób, które po prostu każdym filmem będą zostawiały tą łapkę w górę. Wygląda to tak, że teraz ogląda 70-80 tysięcy osób, no czasem mniej, czasem więcej, a tego jest naprawdę jakieś 5% tylko. A ktoś mi podpowiedział, ktoś z takich, wiecie, bardziej ogarniętych youtuberów, że zawsze powyżej 10 tysięcy łapek algorytm zaczyna tak dobrze działać, że filmy są strasznie mocno promowane. Także, jeśli ktoś chciałby do tego dołączyć, dajcie znać na dole, że dołączacie do Team Pająk i będziecie to po prostu robić pod filmikami. Wiem, że zaraz się ktoś oburzy, a cały czas się o to pominasz. Nie, ja po prostu chcę zrobić coś fajnego. No i przez to fajnie kanał będzie promowany i to będzie na pewno zarąbiste. Także jeśli chcecie mi w tym pomóc, róbcie to, zostawiajcie. No i to może być fajne. A to naprawdę nic nie kosztuje, a mi pomaga. Zaraz wypływamy, dali nam już rurki. Wypada fajny dzień, tylko na razie troszkę jest zachmurzone i to jest najgorsze. Ale sprawdzałem pogodę od 11 i ma być już spoko.
Niestety pogoda nie dopisuje. No i ja zostawiam. No to chodźcie na tamta łódka, chodźcie. Niestety jest taki przypływ, że nie możemy tam się zatrzymać. Pierwsza część niestety nie wypaliła. No ale trudno. Zdarza się. Ale dziwnie to wygląda. Nie widziałem jeszcze tego czegoś wcześniej. Będziesz na moim vlogu. No tu jestem. Abu Zanzibar. Tak. Abu, powiedz, jaką masz ksywkę. Co? Jak na ciebie mówią? A nic, jaki? Czarny Polak. No, czarny Polak jestem, tak. Ale urodziłem w Polsce dawno. Teraz już jestem na Zanzibarze, bo ja urodziłem też na Zanzibarze. Pierwsze urodziłem w Polsce, ale teraz ja urodziłem na Zanzibarze. No, ja urodziłem w Zakopanie. No to zapraszamy na Zanzibarze, z Abu Zanzibar. No tu jestem, jesteśmy na safari w Blue. No tak, no to Hakuna Matata. No to idziemy w środku tam zobaczyć, no tak. Powiedz jeszcze ile chcesz mieć żon, bo to było bardzo ciekawe. W Polsce zwariłem, jak usłyszą. No. Stwierdzą, że jesteś... No. Jak chcesz się żona w Polsce, bo za dużo w Polsce może na Zanzibarze, no. Spragnienia seksualnego, no to uważaj, ja szukam się żona, już mam jedną żonę w Polsce, ale mam nadzieję, że będę więcej. No tak. Ja tylko zadzwonię Andrzeja Duda, to nie ma problemu naprawdę, no tak. Do zobaczenia, bo ja mam bo cały czas... No to nie ma problemu. No to Hakuna Matata. Czas zobaczyć i może nowe drzewo teraz. W środku na wyspie jesteśmy. No to Hakuna Matata. Kurde, trochę źle. Pogoda nie ma fajnego koloru. No. Ale mam nadzieję, że potem będzie słońce. Zaraz ja zadzwoni Bóg. No, mam nadzieję, będę. Masz numer komórkowego na Żabóg? Bo jesteś katolicy, jestem muzułmanin. Ty masz inny. No nie ma problemu. Idziemy gdzieś teraz, ale nie wiem gdzie. Mamy iść za nim po prostu. Wygląda tu naprawdę ładnie, ale ludzi jest tyle. Czekajcie, pokażę wam drugą stronę. Wszędzie ludzie są. Muszę trzymać mikrofon, bo naprawdę mocno tu wieje. No wygląda cudownie, no to jest taka wysepka po prostu na środku morza. Wygląda pięknie, naprawdę pięknie. No ale jest tu z 500 osób, no. I to co jest za mną, to jest spoko. O, w ogóle to ja się tam przejdę. No, ale to co jest na przykład w tą stronę, to już nie jest takie fajne. No ale niestety, no co poradzić. Jak to mówią, nie można jeść wszystkiego. I to jeszcze najlepsze jest to, że Abu nam opowiadał, że teraz to tutaj jest tylko 20% turystów. A normalnie to jest dużo, dużo więcej jeszcze tutaj. Także
nie wyobrażam sobie, jak on jak mówi, że 20% by było 5 razy więcej ludzi, to to by się chyba przejść nie dało. O, z mojego hotelu idą. Chłopaki. Nie, ogólnie Zanzibar bardzo na plus, bardzo, bardzo. Latałem już dzisiaj w jednym miejscu dronem, gdzie było w miarę fajnie, ale nie było takiego słońca. Słońce dopiero przed chwilą wyszło. Później nurkowanie. Teraz muszę odpalić drona tutaj i polatać. O, miałem tam iść, ale widzę, że w sumie chyba już przypływ się trochę zrobił, już nie jest tak płytko jak było. Owocki. Tak. No tak, co jesteśmy, mamy? Gotowy teraz na owoce. No to mamy arbuza, mamy banana, ale żółta, mamy... Pomarańcze. Wygląda taki, taki ciężarówka, ale to jest pomarańcze na Zanzibarze. No tak, i mamy marakuja, mamy ananas. No tak, zapraszamy. I też mamy kokos. No to kokos dla chłopaka, z pragnienia seksualnego. To dla mnie. Dobra, to jeszcze raz. No to co? Gdzie się nauczyłeś polskiego? No tak, ja uczę się na polskiego naprawdę tylko na internecie, na książki, na internecie, Google, tłumaczy angielskiego po polsku. Bo naprawdę na Zanzibarze nie mamy szkoły, nie mamy nauczyciela się na polskiego, tylko tłumaczy angielskiego po polsku. Bo ja umiem bardzo po angielsku, płynnie po angielsku, bo moja mama jest nauczycielka angielskiego i matematyka, więc na żadnym nie wolno mówić na języku swojego, tylko po angielsku. Więc ja gada po angielsku 100%, ale po polsku bardzo trudny język, w ogóle nie widziałem na świecie. Ja mam inny język, ale po polsku kurda, rok temu mój kolega mówi, Abu, ja mam 1000 zł dla ciebie, no gadasz, dawaj, szczęśliwego nowego roku. Był bardzo trudny dla mnie, było ale teraz umiem, szczęśliwego nowego roku. Właśnie. No, teraz bez problemu. No, pamiętasz, jesteśmy na Blue Safari dzisiaj, ładna pogoda, słońce, czas na relaks, czas na odpocząć, czas na opala się. No już spróbowaliśmy owoce, ananas, arbuza, mango, kokos, duże owoce. Powiedz co z tymi żonami. No, jak chcesz sierżona. Jak chcesz sierżona w Polsce. Ja szukam sierżona, ładniejsza, najładniejsza dziewczyna w Polsce. Sierżona, bo ja mam dużo, za dużo owoce morza, seksualne, no. No więc ja szukam sierżona w Polsce. Już mam jedno, więc ja potrzeba tylko trzy teraz. Ale powiem ci, że nie dasz rady z czterema żonami w Polsce. Dziewczyna w Polsce nie zazdrosna. Zazdrosna, no, bardzo. No ja szukam, bardzo. Teraz ja mam 50 zł, więc ja szukam tyle pieniądze. No mam nadzieję, będę zrobić ślub w Polsce. Ile no dzieci tak chcesz mieć? A ja chcę 15 dzieci, naprawdę. Ja chcę 15 dzieci, tylko, ale 4 żona, naprawdę. I 6 kochanka. No tak. O, to... Prawdziwa żona, 4, ale 6 kochanka. O, bo za dużo owoce może jadłem. Dobry plan. No tak. Nie pamiętasz, ale naprawdę mój marzenie, jak chcę lecieć do Polski, jak chcę wjechać do środku na Pałac Kultury tam w środku. No tak, jak chcę zrobić zdjęcie tam bez problemu. Ja mu mówiłem właśnie, że ja nie byłem. Ale pan naprawdę, słyszałem, w Polsce nic nie za darmo? A ja nie wiem, ja pod Pałacem Kultury to ja mam, ale tylko zdjęcie, no, pod, widać, ale nie wy. No widać, ten jest nieprawdziwy Polakami, naprawdę, jak wygląda, nieprawdziwy Polakami. Ale chyba prawdziwy opalony. Polakami, ale za dużo opala się, teraz tak cappuccino wygląda. Posiedzę tu trochę, będę jak ty. W ogóle nie będę. Będą dwa czarne, ale ja też dwa czarne biłem, Polaki na Zanzibarze. No, ja też biłem, tak jesteś, ale za dużo opala się na Zanzibarze, teraz kurde, jestem czarna skóra, no tak, widać? No, jeszcze trochę. Zaraz będę, ale za dużo tatuaż masz. No tak, jesteśmy na Blue Safari, na mieliśmy czas na odpocząć trasę. No tak. Już zrobiliśmy snorkeling, tak. Byliśmy na wyspie tam. No jesteśmy z czarny, tak. Polak Abu Zanzibar. Jak jest twój Instagram? No Abu Zanzibar. Abu Zanzibar. Na Facebooku też Abu Zanzibar. No to Hakuna, tak. Matata, tanio wycieczkę, najlepsze usługi na świecie. No tu jesteśmy, na świecie. Najładniejsze środowisko jesteśmy. No płeczko bardzo, no pokaż tam. Dobra. No pokaż.
Dobra, jedna część za nami. Teraz płyniemy tam na wysepkę. No i tam będziemy robić sobie grilla, owoce morza. Także będzie fajnie. Teraz akurat nagrywałem na dronie, jak tu było pełno ludzi. A teraz wszyscy popłynęli. Już dalej, zamiast teraz kręcić, no ale trudno. Stało się jak się stało. Woda robi tutaj taki szał. Po prostu coś pięknego. W ogóle nagrywałem na początku z Abu. Też szliśmy, gadaliśmy. I okazało się, że nie włączyłem mikrofonu. Byłem taki zły. Ale trudno, no co. Nic nie poradzę. W ostatnim filmie też w ogóle był problem, że dźwięk się nie przełożył. No nie zgrało się ze sobą. Także sorry wielkie jeszcze raz. Po prostu testowaliśmy nowy sprzęt i był jakiś problem, Grzesiek nie zauważył tego przy montażu. Dopiero później się okazało, jak ktoś napisał. Ja też nie sprawdziłem odcinka, zanim go opublikowałem, no bo po prostu nie miałem na to czasu. Ale teraz już będzie wszystko dobrze. Już wiemy, gdzie był problem, także będzie wszystko dobrze. Pięknie, naprawdę. Tak wieje i powiem wam, że bez tego mikrofonu to było tak ciężko coś nakręcić stąd. A jest bardzo dobrze. Przyjaźń, zobaczyć teraz tutaj największe drzewo. Patrzcie, jak to wygląda. Ja pieprzę. To jest niesamowite aż. Przecież to wygląda, jakby było sztuczne normalnie. O. Okej, okay, jesteśmy na Baobab. Jak wygląda? To jest najstarsze drzewo na Zanzibarze. Patrzcie, jakie to jest ogromne. Teraz oddaliłem kamerę. Patrzcie, ono jest przewrócone, bo to są korzenie. I ono się przewróciło po prostu. Ale jest ogromne. Mogę skakać? Skacz! Na główkę! Możesz, możesz. Naprawdę? Złapiemy cię. Oliwia ciebie złapie. Oliwia złapie. Patrzcie, z tej strony możecie zobaczyć korzenie. Oczywiście resztki tych korzeni. Tu... No ja nie wiem, jak to określić w ogóle. Nigdy w życiu nie widziałem tak wielkiego drzewa. Widziałem oczywiście duże drzewo, takie na przykład było mega drzewo jedno w Tajlandii, w takim jednej miejscowości. Ale to jest normalnie szok. Wyobraźcie sobie. Jestem rozmiarów. A przy tym jestem malutki, a tu sięgam do połowy może tych korzeni dopiero. No na to liczyłem, że to zobaczę właśnie w Afryce takie wielkie drzewa. I zobaczyłem, ale jeszcze bardziej liczę na to, że jak pojadę na safari lecę za 2 dni. Jutro będzie fajny odcinek taki, żeby wam pokazać inne życie na Zanzibarze, czyli po prostu to takie lokalne. Słyszysz Andrzeja? Halo, Andrzej? No tak, mamy muszla, ale takiego nie wolno zabrać do Polski, bo na zalotnisko tam nie wolno. Czemu? Nie można wywozić? Nie. Tylko na Zanzibarze. Ale mamy tak mało, można zabrać do Polski bez problemu. Na Zanzibarze wszystko jest duże, co? No, na Zanzibarze wszystko. Duże muszle, duże drzewa i faceci, duże te... No, to łaczanka i... No to czas na obiad, czas na owoce morza. Jesteś głodny trochę? Jestem bardzo, idziemy. To jest przefajny, serio. A wiecie, jak to się stało w ogóle, że ja się z nim znalazłem? Bo on nie jest od nas w hotelu. U nas jest inny chłopak, który mówi po polsku. I z nim też chcę coś nagrać, bo naprawdę fajnie. Mówi, że to jest jego marzenie, żeby u mnie wystąpić na vlogu, bo oglądał moje filmy. A on do mnie sam napisał, że zobaczył, że jestem na Zanzibarze, że widział też gdzieś tam mój film. Ktoś mu pewnie pokazał, jakiś Polak. I że też bardzo chce mnie poznać. I mówię, dobra, to dawaj, jedziemy na wycieczkę. Jak jedziesz na tą wycieczkę, to ja też jadę. Wziąłem rodziców i jesteśmy. I naprawdę fajnie. Bardzo się cieszę, że go poznałem. Super chłopak. Teraz jest czas na robienie grilla i owoców morza. Tu siadamy? Okej. Okay.
No to jest homar, naprawdę. Kto zadzwoni teraz, kurde? Jambo? To jest ten sos. Cicie, ma na mnie Shafika. No. No to zapraszamy. To jest obiad. Na 6 osoby i jeszcze sałatę, ryż i sos. Bardzo ładnie. No to możecie, się zapraszamy. Daliśmy za tą wycieczkę $40, a jakbyśmy gdzieś tą restaurację zapłacili, to tyle samo by wyszło. Za samo jedzenie by tyle wyszło. Za same te homary by tyle wyszło. Chcesz ryż? Tak. Zauważyłem, że znowu się tak zjarałem. Nie wiem, jak ja zawsze zapominam się sparować. Ale co poradzić? Idziemy teraz jeszcze na taki ostatni napis. Zrobić sobie zdjęcie. Dokładnie tam. I się zbieramy z powrotem. Wycieczka bardzo udana. Mimo tego, że na początku nie było pogody, to później już wszystko tak jak powinno być. No i oczywiście ja czarny Polak. Świeżny łopak, naprawdę fajny, bardzo fajny. Właśnie kończę, znaczy kończę, dobra, wysłałem połowę, teraz jeszcze druga połowa wysyłania filmiku, czyli wysyłałem jedne dwie godziny i teraz jeszcze drugie dwie godziny. Wszyscy tam się dobrze bawią, grają w bilardo, ja muszę wysyłać film. Świetny dzień, naprawdę bardzo fajny. Jutro, pojutrze i w kolejny dzień zapowiadają się jeszcze lepsze, także myślę, że naprawdę warto będzie śledzić odcinki. No i co, no jak was mogę prosić, róbcie to. Piszcie komentarze, zostawiajcie suby. Pozdrawiam serdecznie, na razie. Zapraszam wszystkich serdecznie do sklepu Podróże Wojownika. Znajdziecie tam ubrania, a także sprzęt sportowy. Dziękuję wszystkim za wsparcie mojego projektu.
Pozdrawiam, Piotr Pająk.